Bolesławiec to dla mnie rodzina. W Bolesławcu i jego okolicach mieszkają ludzie, którzy mnie ukształtowali i dali początek moim sukcesom. Tu uległem wypadkowi, ale bez niego nie byłoby mnie takiego, jakim jestem. Z przeznaczeniem się nie dyskutuję, go wykorzystuję do własnych celów. Dlatego w trakcie studiów byłem jednym z założycieli i do dziś prowadzę jako wiceprezes stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości. Zajmujemy się wspieraniem młodych ludzi z niepełnosprawnościami w zdobywaniu wyższego wykształcenia. W mojej pracy najbardziej cenię sobie bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi, a największą nagrodą jest dla mnie obserwowanie pozytywnych przemian, jakich doświadczają. Dzięki temu czuję, że mam wpływ na otaczającą rzeczywistość. Mogę ją kształtować. Nie jestem tylko biernym obserwatorem. Bolesławiec rozwija się i pięknieje na naszych oczach. Ale miasto to nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim mieszkańcy. Swoje wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych chcę wykorzystać do stworzenia warunków rozwoju takich organizacji w naszym mieście. Przez tworzenie fundacji i stowarzyszeń mieszkańcy mogą kształtować otaczającą ich rzeczywistość. Startuję w wyborach, bo chcę, by mieszkańcy tworzyli to miasto.